zbliżają. Drodzy Państwo, jak sami wiecie, przyszliśmy dzisiaj na Czarny Piątek po to, żeby zrobić z Wami zakupy właśnie w sklepie MediaMarkt. Tak więc przywitajmy może wielkimi brawami. Polska, żeby była zrozumiała dla wszystkich, no i żeby każdy się z nią utożsamiał, bo tak naprawdę to nieważne jest, jak wyglądamy, w jakim wieku jesteśmy, ważne jest to, co mamy w serduchu, ważne jest to, jak się czujemy. Ja mam nadzieję, że dzięki naszej muzyce wszyscy będą wiecznie czuć się pięknie i młodo. Jak zawsze na was patrzę, bo widzę uśmiechnięte twarze, jak się razem z Tureczką bawicie, jak Danek gdzieś tam pomyka, chociaż słuchajcie, Danek ostatnio już się hajknął, właśnie pytanie do Danka. Jak teraz, bo byłeś kawalerem, wieczny kawaler, słuchajcie, drugie panie, i Danek teraz już, co masz na palcu? Wiele się nie zmieniło, tak naprawdę, trochę częściej. Na palcu jest to niestety, ale wtedy, muszę powiedzieć, czekam na urodziny synka. O, to wielkie brawa! Żona tak naprawdę wczoraj miała termin, także w każdej chwili możemy dostać telefon, że jest awaria i Franek jest już tutaj wśród przybyć. Franek będzie. No to słuchajcie, od razu kibicujemy Dankowi, bo jest teraz 500+, to od razu trzeba robić drugie, tak, żeby tutaj, żeby się finanse zgadzały. Powiedzcie mi, bo miałem znajomych z Raga Five, występowali w takim znanym programie Mazzy Music, doszli do finału, brakowało mało i już by dalej przeszli. Wy także występowaliście, jako jedyny zespół disco-polowy doszliście także do finału. Jak wspominacie to? Bo to były wasze takie na dobrą sprawę początki. Wcześniej disco-polo nie było tak rozpromowane. Wy weszliście ten Mass Media Music, żeby to obudzić i wam się to udało, bo Niewiara i te wszystkie inne piosenki, które śpiewaliście, no budziły ludzi. To prawda, to było dla nas ogólnie też zaskoczenie. Czysty przypadek tak naprawdę, nie planowaliśmy ogólnie występu w tym programie. Jakoś tak się stało, że tam trafiliśmy. Udało nam się przejść przez te pierwsze eliminacje, że tak powiem. Potem dzięki tak naprawdę... Tak, dzięki tak naprawdę wszystkim osobom, które na nas głosowały, dzięki naszej kochanej publiczności, fanom, udało nam się dotrzeć aż do finału. Nie ukrywam, że to była taka mega fantastyczna przygoda. Mogliśmy poznać zupełnie innych ludzi, z innych, że tak powiem, gatunków muzycznych. Mogliśmy zobaczyć to wszystko od zaplecza, jak to wygląda. Powiem szczerze, że nas bardzo mile tam przyjęli. Naprawdę traktowali nas bardzo poważnie. Wszyscy byli do nas uśmiechnięci. Także my jak najbardziej wspominamy ten program bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. I polecamy, jeżeli ktoś ma jakieś talenty muzyczne, wokalne, ma jakiś pomysł na siebie, żeby po prostu pójść i się wypróbować, bo naprawdę to może otworzyć bardzo szerokie wrota na stanowisko, że ludzie nie chcą sztuczności, nie chcą tych... Sztuczność już jest stereotypowa. Dokładnie, jest przereklamowana. My raczej mówię, staramy się w inny sposób do tego podchodzić, tak żeby rzeczywiście ludzie widzieli, że my jesteśmy dla nich. Tak samo jak robisz zakupy w Biedronce i pani przyjmuje już takiego setnego klienta i dzień dobry, z uśmiechem na twarzy. Właśnie ta sztuczność taka biedronkowa, dlatego ludzie... dlatego naprawdę są normalne... Nie reklamuj Biedronki w MediaMarcie. No dobrze. Ale słuchajcie, no, najlepiej iść do sklepu spożywczego normalnego, wchodzi już pani Elżbieta. Witam serdecznie, uśmieszek bajera, co tam u pana, jakie problemy. Myślę nawet może tutaj z depresji wyciągnąć ciebie. I potem będzie szczęście pana do pani Gabrysi. Do sklepu oczywiście. A powiedz mi tak, bo... Ty tak dużo gadasz, a ty masz takiego męża swojego. To ja się napiję, na niego nic nie mówię. Ja chciałem się dowiedzieć, kto w ogóle kogo poderwał, jak to było. Dawid stoi sobie, jak ty podchodzisz, cześć, fajny jesteś. Czy to było bardziej, że Dawid patrzy, mówi, ale dziewczyna, no. Nie no, jeżeli wiedzę, że tak było, bo to chyba Magda mnie tak troszeczkę uwiodła. No to, drodzy państwo, tu się zmieniają. I ja no, no, kto kogo w ogóle. Dobra, trzymajmy się tej wersji. I to było na tyle, jeżeli będzie to pytanie. Czyli dalej już nie zdradzisz tego, co nastąpiło, kto komu drinka postawił. Znaczy, dalej się możesz domyśleć, jak to wszystko brnęło. I przez córkę i tak, tak dalej. Przechodziliście z lokalu i patrzycie, oj, dzień fajny gość, jak masz na mietanie, to chodź z nami. Tak naprawdę to graliśmy wesele wspólnie. Robi pierwszy raz pojechał z moim zespołem. Jeszcze wtedy się nazywał Magda. Taki zespół. Zespół tak, on pojechał na zastępstwo. No i nie wiem, jakoś tak... Spojrzałam na niego i poczułam, że to chyba jest Sosia, bo jeszcze, że była wtedy zaręczona, miałam wyznaczoną na to ślubu. Z kimś innym? Tak, z kimś innym. A, że jest złamała głowę serce. I co teraz tego? Ale zaczęliśmy razem grać, zaczęliśmy się poznawać.
W końcu wyszło tak, że pomiędzy nami wykwitło uczucie. No i trzeba było się zdecydować albo w tą, albo w tamtą stronę. No i niestety musiałam pożegnać się z moim byłym narzeczonym. No i tak się stało, no chyba to było przeznaczenie po prostu, no bo do tej pory jesteśmy razem, mamy cudowną córeczkę i chyba tak musiałam.